Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu PowerPointa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wstawiać do Waszej prezentacji wykresy. Dodajmy sobie nową stronę do naszej prezentacji. Usuniemy wszystkie sekcje, bo nie potrzebujemy ich w tej chwili. I przechodzimy do wstawiania wykresu. Wykres jest dostępny w zakładce Wstawianie i opcja Wykres. My na początku wstawimy sobie wykres kolumnowy grupowany. I tutaj po wstawieniu takiego wykresu mamy dwie sekcje. Sekcja z wykresem, wizualizacją wykresu i sekcja z danymi do wykresu. Na wykresie zaprezentujemy sobie populację Polski w rozbiciu na mieszkańców miast i wsi na przestrzeni różnych lat. I zrobimy to w taki sposób, że w pierwszej kolumnie będziemy mieli ilość mieszkańców miast w danym roku, w drugiej kolumnie będziemy mieli ilość mieszkańców wsi. Trzeciej kolumny nie potrzebujemy. Żeby ją usunąć, zaznaczamy sobie tą kolumnę i klikamy Delete. Widzicie, słupki nam poginęły, ale została jeszcze etykieta w legendzie. Żeby ją usunąć, musimy sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Usuń i usuń kolumny tabeli. I teraz nazwiemy sobie poszczególne nasze słupki. Pierwsze będzie miasto. Wieś. I tutaj każda z tych sekcji wykresów zawierająca dwa słupki będzie odzwierciedlała nam konkretny rok. Czyli w kategoriach wprowadzamy lata, na których będziemy się skupiać na naszym wykresie. Dajmy sobie 1950, 80, 2000 i 2017. Widzicie, że tutaj od razu nam się wszystko ładnie na wykres nanosi. I teraz wprowadzimy sobie trochę danych. Ja już tutaj mam przygotowane, żeby ich nie wpisywać, to będę je szybko kopiował. Wykres przy wprowadzeniu każdych danych nam się od razu automatycznie skaluje, żeby te proporcje były dobrze widoczne. Zamkniemy sobie teraz naszą sekcję edycji danych, bo nie będzie nam już do niczego potrzebna. I zmieńmy sobie teraz tytuł wykresu. Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy sobie tutaj zrobić, to wyskalować tą lewą oś, tak, żeby pokazywała nam te dane w całych milionach, żebyśmy nie musieli sobie w głowie tych zer liczyć. No i tak, żebyśmy dodali tutaj jakąś etykietkę, która będzie mówiła osobom, które będą czytały ten wykres, że dane są podane w milionach. Klikamy dwukrotnie na osi. Przechodzimy do zakładki opcji osi. Tutaj mamy dużo opcji, dzięki którym możemy tak naprawdę kalibrować tą oś, którą mamy po lewej stronie. Wybieramy sobie jednostki wyświetlania i miliony. Do tego ten tutaj checkbox pozwoli nam zdecydować o tym, czy mamy tutaj pokazywać tą podpowiedź, że te wartości liczbowe są podawane tak naprawdę w milionach. Teraz zmienimy sobie trochę wygląd naszego wykresu. Zaznaczamy wykres, przechodzimy do zakładki projektowanie. Tutaj mamy zestaw gotowych takich szablonów, layoutów dla naszych wykresów. Ja sobie wybiorę tą stylistykę szarą i zmienię jeszcze kolor słupków reprezentujących mieszkańców wsi, tak żeby były prezentowane w kolorze czerwonym. Wybieramy sobie ten słupek. Widzicie, zaznaczyły mi się automatycznie wszystkie. Klikamy prawym przyciskiem myszy i tutaj sobie rozwijamy wypełnienie i wybieramy kolor czerwony. Teraz dodamy sobie kolejną stronę naszego wykresu i spróbujemy dodać jeszcze jakiś typ wykresu, którym będziemy mogli przedstawić strukturę zatrudnienia w Polsce. Bierzmy sobie wstawianie, wykres,
Myślę, że do tego najlepszy będzie wykres kołowy, taki trochę pod kątem. I klikam OK. Wypełnimy go sobie danymi. I tutaj tytułem wykresu, bo tutaj w górnej części widzimy tytuł wykresu, dodamy sobie struktura zatrudnienie. I poszczególne wartości będą reprezentowały nam sektory gospodarki. I weźmy sobie rolnictwo, przemysł i usługi. Kolejnego wiersza nie potrzebujemy, więc usuniemy go sobie. I tutaj od razu nasz wykres kołowy się dostosował i teraz wypełnimy sobie tutaj danymi. Nie potrzebujemy już danych naszego wykresu, bo tutaj już nic nie będziemy zmieniać. I teraz chciałbym, żeby ten pierwszy wycinek naszego wykresu był taki trochę odsunięty od pozostałych. Żeby to zrobić, klikamy sobie dwa razy na wykresie i tutaj w czwartej, tak jakby w czwartej opcji, tutaj z wykresikiem, mamy do dyspozycji dwa suwaki. I możemy sobie tutaj ustawić kąt pierwszego wycinka, czyli tak jakby poziom nachylenia, gdzie ten pierwszy wycinek ma się zaczynać. Więc zmieńmy sobie go trochę, żeby ten wykres był bardziej nachylony. I możemy wysunąć tą pierwszą część na jakąś tam odległość. Ja sobie wysunę ją na 34%, może nawet troszkę więcej, żeby ten wykres ładnie wyglądał. I tak to zostawimy. Teraz dodamy sobie do naszego wykresu etykiety danych, tak żebyśmy widzieli, ile procentowo mamy w danym wycinku wykresu, bo tak wizualnie jest dosyć trudno to ocenić. Klikamy sobie na nasz wycinek, wybieramy prawy przycisk myszy, dodaj etykiety danych i dodaj etykiety danych. I tutaj pojawiły nam się cyfry. Brakuje przy nich jeszcze, że mamy do czynienia z procentami. Dodamy sobie jeszcze do tych cyferek wartości procentowe. Formatuj serię danych. I musimy tutaj wybrać te. Otworzyło nam się tutaj menu, ale ono dotyczy w tym momencie wycinków, więc musimy kliknąć na te cyferki. I tutaj w czwartej zakładce będziemy mieli jeszcze wartość procentowa do zaznaczenia. I teraz i odznaczamy jeszcze wartość. O, i teraz mamy już wartość tego wycinka z dopiskiem znaczka procentu. Przejdźmy sobie jeszcze do zmiany wyglądu. Wybierzmy sobie wygląd naszego wykresu. No, weźmy sobie też taki szary, żeby to było spójne stylistycznie z poprzednim wykresem, który robiliśmy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.